Jesteśmy w lesie, niedaleko Wrocławia i szukamy sobie grzybków. No ale wysypu niestety nie ma, jest dość wilgotno, ciepło, a grzybów takich jakich oczekujemy, oczywiście, jakoś nie ma. Dzisiaj trafił się tylko jeden owocnik, borowika ceglastoporego, właściwie krasnoborowika. I to póki co tyle. No rosną różne gatunki grzybów, przed chwilą właśnie ten goskór cytrynowy się trafił. O, i tu kolejne owocniki ten goskóra cytrynowego. Jaki wielki, piękny. No ale nie tego szukamy. Szanowni Państwo, no zobaczymy, czy coś będzie, czy nie będzie. Są maślaki, ale nie tutaj, troszeczkę w innym, niedaleko w zasadzie stąd, ale paręnaście kilometrów stąd. No, ale dzisiaj jesteśmy w innym miejscu niż ostatnio, bo ostatnio właśnie byliśmy kawałek dalej i tam owe maślaki modrzewiowe w dużej ilości się trafiły, kilka kilogramów, no ale tutaj dzisiaj nic niestety, poza tą jedną sztuką, jednym owocnikiem ceglastoborowika, nie ma nic, ale pięknie, dęby, proszę Państwa, dąb, sosny. Głównie tutaj sosna. I co jakiś czas dąbek, śliczny dąbek. Oto dąbek. Czasem świerk się trafi, ale dominuje tutaj akurat sosna, proszę Państwa. Szanowni Państwo, proszę Państwa. Sosenki. A tu buk. Buczek. Brzuska. Ta. No i tak to właśnie jest, widzicie. W zasadzie warunki niby pogodowe sprzyjające, a grzybów nie ma. Może jeszcze trzeba poczekać troszeczkę. Bo różne gatunki wychodzą, widać jakieś tam. Takie nieprzydatne z punktu widzenia konsumpcyjnego, albo mało znane, albo takie, których nie zbieramy. No albo trujące oczywiście, tudzież niejadalne. Tak. Kruk. Słychać kruka, proszę Państwa, nad nami. Fruwa. I kracze sobie. O, droga. Nie spodziewałem się drogi. Tak. Słucham. Poka. O kurczę. Oczywiście. No to wygląda. Piękny.
Piękny. Borowik szlachetny, proszę Państwa. Młody owocnik. No, coś się ruszyło. Ale wilgotna ściółka jest. Dobra, tutaj zabezpieczyliśmy. Piękny. No to następne, proszę o kolejne. Póki nie ma kolejnych, proszę sobie tutaj patrzeć. Szanowni Państwo, patrzymy się na borowiczka. Ale pachnie, lepiej niż te glastopory pachnie. Pięknie. No to już jest konkretny kawał grzyba. Już można, wiesz, uruchomić albo suszarkę, albo... Kurde, poważno. Ale to jest co? Nie wierzę, no. Musi być więcej. Bardzo wilgotna ściółka. Piękny. I nie wygląda na robaczywego. Ale super. Się trafił. Wspaniale. Albo wezmę tego jednego i wstawię go gdzieś do ziemi i do ściółki i niby że nowego zebrałem. To będzie pod film. Że niby więcej jest, nie? A w torbę się szyszek napcha, że niby tam są grzyby. O kurde, nagrywa się. Dobra, to się wytnie. No i tak to, słuchajcie Państwo, tu pączek jest. No, jakaś podchawka. No i nasz grzybek, nasz bohater dzisiejszy. No to mamy dwa grzybki. No ale słuchajcie, no. Może coś jeszcze będzie. No tutaj mech. Takie zielone poduszki z mchu, to jest bielistka siwa, proszę Państwa. Ona raczej w górach lubi rosnąć, ale nie tylko w górach. Ja ją najczęściej w Sudetach spotykam, ale to w wielu miejscach jest, także... Chociaż tutaj pod Wrocławiem powiem Wam, że w tych lasach, gdzie często bywam za grzybami szukając, to bielistki siwej tak dużo nie widać, a tu jest. Takie kępy jak poduszki. To jest bielistka siwa. Jak jest wilgotno, to taki kolor zielony robi się intensywny, a jak jest sucho, to blednie. Blednie, taka jest szaro-zielona taka. Fajnie tu.
Ale ciepło jest, fajnie. I nawet mało komarów. Nie jest tak źle. Słucham? No tak jakby jeszcze tak z pięć takich, to już by było tak nawet. Nie ma wysypu, no. Na pewno ich jest jeszcze tam ileś, ale to jest, wiesz, co dziesiąty na razie wyrósł. Gdzie? Słucham? Tętno pierwotnej puszczy. Poka, 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 poka. Tam jest. Poka, poka, poka. Suchogrzybek. Proszę Państwa, suchogrzybki są. Suchogrzybki są. Ale super. Taki trochę ten już zleżały, ale ten jest dobry. No ale kurde, no dobra i to. A tutaj kiedyś żeśmy znaleźli, pamiętasz? Suchogrzybki tylko po drugiej stronie. Był wysyp. Tam jeszcze jest gryziony. Gdzie? Tu. Tu jest odgryziony gdzieś tam był. Czy takie... Nie widzę go. Tak. Poka, 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 poka. No ten jest ok. To już taki obgryziony. Jak nie ma niczego innego, to i suchogrzybki dobre. Gdzieś tu. A tu? No ten taki. No, wezmę. Suchogrzybki też ujdą w tłoku. Tylko suchogrzybki trzeba szybko przyrządzać, bo one się psują łatwo. Bardzo dobre w zalewie są. Od zmarynowania. Tylko trzeba więcej trochę. 2 lata temu zamarynowałem, to były pyszne. One mają taki smak specyficzny. One inne są niż te. To nie jest taki grzybek, którego by się człowiek spodziewał, że będzie tak smaczny. W ogóle to jest najlepszy grzybek. Najlepszy grzybek to ten, który jest na talerzu.
Ale w a suchogrzybki lubią rosnąć w takich właśnie przy drogach, gdzieś tam w takich nieoczekiwanych miejscach. No taki grzybek, którego mało kto zbiera, ale da się zjeść. Jak są świeże też oczywiście tylko, bo one łatwo pleśnieją, nawet rosnąc jeszcze sobie w ziemi, w siłce, to potrafią starsze owocniki, w przypadku szczególnie wilgotnych dni, pleśnieć. No to się nie nadaje już. Ale jak nie są spleśniałe, to są dobre. Tylko to raczej do spożycia na świeżo, podsmażone albo na marynatę, bo do suszenia to tak średnio, bo to nie ma aromatu potem w ogóle. Suchogrzybek. Suchogrzybek to jest taki podgrzybek z... Ja już teraz systematycznie nie pamiętam, ale on kiedyś do podgrzybków był zaliczony. Tam się później pozmieniała ta systematyka troszeczkę. Nazwy pozmieniali. I tak dalej, i tak dalej. No właśnie nie wiem, czy to jest kółko. Tam jest to Alpe, droga? No tak by się wydawało. Mi się tak zdaje, że tak może być. Ale to nie będzie ta droga, to trzeba będzie gdzieś chyba skręcić w lewo. No nie wiem. Aha, no może. No może i tak. Coś się kurde chmurzy. No taka jesień to jest fajna. Oby tak no jak najdłużej, żeby jeszcze grzybki jakieś, jakiś wysyp był. Jaki strumyk śliczny. Strumyk płynie z wolno. A co to? Wow! Maślak, ale jaki? Modrzewiowiec. Modrzewiowe. Modrzewie mamy po... Jakieś wyschnięte, ale tak, rzeczywiście. Maślaczek modrzewiowy. Trzeba rękawiczki ubierać. Znaczy dla jednej sztuki to może nie, ale jak będzie więcej to... Kurde. No bo to modrzewie są, proszę Państwa. Maślak żółty, czyli maślak modrzewiowy pod modrzewiem. Mamy tutaj właśnie dwa modrzewie i dlatego on tu jest. To jest bardzo charakterystyczne. On tylko pod modrzewiami rośnie. Mikoryzę stworzy z korzeniami modrzewia. Ale śliczny. Zjeść na surowo można nawet. Nie, może nie polecam, ale... Taki fajny, ale strumyk. Patrz jaki wąwóz. Jakie tutaj przełomy strumyka. Słucham? Żaby się kąpią. No i super, super. No widzicie, jaka różnorodność? Już 5 gatunków grzybków jest w stawie. Jest 6 grzybków w 5 gatunkach. Ale tylko jeden, popatrz, no tylko jeden. Właśnie maślaki modrzewiowe często występują gromadnie, słuchajcie. Atakuje grzybnia, zaczyna wyrzucać owocniki w ogromnych ilościach, ale to też zależy, bo tutaj może jest mało modrzewi, tutaj widziałem na razie dwa. Ale ja też tak nie przyglądam każdemu drzewku, także...
Czasem bywa tak, że modrzewie są po prostu jeden koło drugiego i wtedy jest tego więcej, ale jak jest taki jeden czy dwa modrzewie, no to też nie będzie jakiegoś wielkiego wysypu pewnie, chyba że będzie. A w tym przypadku nie ma. Ale wiecie Państwo, no mogło być jeszcze, może ktoś już pozbierał, a może dopiero będzie, nie? Może wcale nie będzie. Na troje babka wróżyła. Ale coś jest, coś mamy. Ale grzybków jest. To jest budujące i wesołe. Sosnowy las. Dobrze, że chociaż coś. Szukam modrzewi. A to sójka. Jak sobie krzyczy. Sójka, sójka, proszę Państwa. Tędy? Tu, prosto? Możemy w las kawałek wejść. Co? Wow. O kurde. Ja. No ładnie. Ale piękny. Kurczę. Patrzcie Państwo. Jaki piękny grzybak. No, to jest coś. To on jak za 10. Słucham? Trudno. Trzeba go ukręcić. Troszkę już uszkodzony, ale ogólnie to jest w porządku. Patrzcie. Tu jest nadgryziony pewnie przez ślimaki, ale tak to jest ok. Piękny. Ale koń. No, nieźle. Jak go z daleka było widać.
To w pobliżu Dębu i Sosen. No, przy Dębu trochę. No. Tutaj jest trochę dębów właśnie. Słucham? No nie ma. Ale to by kilka było w okolicy. Tak. Tylko pojedyncze sztuki. Pojedyncze, no. Może dopiero się zaczyna, nie? Może. Kto to wie? No pewnie, które już nie. Pytanie, czy to będzie taki gwałtowny wysyp, czy to będzie takie, wiesz, cykanie. Wszyscy tam człowiek na człowieku, a i tak jest to zbierać. No. Tak. No to jest duży las dosyć, tak. Ale wiesz co, to też jest też kwestia tego w lesie, że ludzi się nie widzi, bo jest duże, w lesie jest dużo drzew i oni mogą być nawet dość blisko, ale też nie słychać ich, bo na przykład wiatr wieje w inną stronę, albo jest tak w ogóle cicho. Po ściółce się chodzi cicho, a chyba że się nadepnie na gałązkę. Ale wiatr poniesie, to nie słychać, no więc oni mogą tam gdzieś być, no ale mimo wszystko, no nie widzimy ludzi. Póki co nie ma. To na co nie ma, to są części drzewa. Aha. To co, wracamy tam chyba, nie? Nie wiem, którym to drogą. Ja też już nie wiem. Co to? Podgrzybaczek. No nieźle. Ale różnorodność gatunków jest. Piękny. No wreszcie podgrzybek. Kurczę. Ale pachnie ładnie. Zobacz jak pachnie. Jak pachnie pięknie. Nie, no mocno. Co? Mocno. No. Piękny. Taki wiesz, wilgotny, też dorodny. Śliczny. Ajajajaj, jak fajnie, że jest podgrzybaczek. Przy samym pniu bym go nie zauważył. Taki wiesz. Najpierw myślałem, że to pączek. No. No tak, bo sobie mikoryzują. Grzybnia jest przy samym pniu. Każdy pień trzeba obejść. Proszę? Tak, no pojedyncze sztuki. Ale wiesz, jakbyśmy tak pomyśleli na taki obszar lasu, ile jakby je wszystkie zebrać do kupy, to by były dziesiątki kilogramów. Bo jest ich na pewno dużo gdzieś poukrywanych, wiesz. Są też pod mchami gdzieś jeszcze niewyrośnięte na przykład. Ja sobie by trzeba było brać do ten. Tak. No. No ale coś znaleźliśmy. Tak jak to trzymam torbę, to trochę waży. Mimo wszystko. Taki asortyment zróżnicowany. Jak tu ślicznie, ja nie mogę.
Nie wiem. Co? Już sprawdzę. Już patrzymy. Do auta mi pokazuje tam. Serio? Nie wiem dlaczego tak, ale tak pokazuje. No się nie, aż bym powiedział, że to jest nieprawdopodobne. Trzeba by już wracać, nie? Ale dlaczego tak mi pokazuje, to nie wiem. No bo to jest ten pierwszy parking za obwodnik. Drugi? Jeszcze raz. No to nie wiem. Ten jest nasz nieoznaczony? Nie, nasz oznaczony. No to kurczę, tutaj jesteśmy. Tu, a parking jest tam w lewym, widzisz? I wydaje się, że to tu trzeba iść. Możliwe. To musimy bardziej na lewo iść. Tam jest ten. Co jest? A. Właśnie nie da przejść na kolce, czy na kolce. Nie wiem, ja się gubię w tych lasach. Ale tędy jak przejdziemy, to będzie dobrze.
O! Maślak. Patrzę, gdzie tutaj modrzew rośnie. Rośnie czy rósł? Nie no, chyba ten tutaj za tobą to jest maślak. Maślak to jest. No. Modrzewiowy. Jeszcze jeden, o tu jest jeszcze jeden. No tak, bo to modrzewie. Znaczy ten drugi, ten nie, ale tu jest modrzew. Ale ten to taki. Maślaczki, to można na ciepło. Pysznie zjeść. Sorry za dźwięki. Do auta miniemy ten cały płot. Tu z prawej strony trzeba go minąć. Można też z lewej, ale to nie pamiętam, nie wiem gdzie to tam się kończy, więc można tędy. No i tutaj będziemy szli tędy. Bo tutaj gałęzie leżą. Trzeba wyminąć. No tak, dzisiaj. Blaszka. Dobra. No proszę Państwa, kończymy powoli. Dziękuję za uwagę. Oto piękne lasy. Troszkę grzybków jest, wysypu nie ma, ale coś tam żeśmy znaleźli. Także nie jechaliśmy na próżno. No ale rzeczywiście nie ma obfitości na razie. Także zobaczymy. Za jakiś czas może. No dobra, to tyle. Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia. Proszę Państwa, wielki kasztan jadalny w środku lasu. Niesamowite. Skąd się tu wziął? Proszę zobaczyć. Owoce w takich łupinach. O. Jadalne. Oczywiście po obraniu z tych kolców. Kolczastej łupiny. Kasztan jadalny. W środku lasu, słuchajcie. Niesamowite. I to taki potężny okaz. Wszędzie. O, tu młode. Owoce. Trzeba by to zebrać kiedyś, może przyjechać, tutaj są normalnie orzechy. Ło kurde, ale ostre. I słuchajcie, tutaj są jadalne kasztany w środku.
Ciekawe. Ciężko to obrać. Ja nie wiem dokładnie. Jakoś się to praży chyba. Co? Chcesz zebrać? To trzeba, to dam ci torbę może. Musiałbyś mieć jakieś narzędzie. Ja nie wiem właśnie. Te jasne mają takie świetne. To są stare. To trzeba te. No trzeba takie, wiesz? No. Ci torbę dam. Tam taki świeży leżał. A co, chcesz je od razu otwierać? Ale nie wiem, jak on jest zbudowany. To może być ci ciężko trochę. Trzeba by go... No tutaj taki fajny otwarty był. Koło twojej nogi leży. Tutaj jest. Otwarty tak. A one takie małe są? Takie małe, no. No tego nie otworzysz, kurde. To trzeba byłoby mieć coś do tego. Ja nie wiem, czy one nie są jeszcze takie nie do końca dojrzałe w takie zielone. Nic nie ma w tym. Nie. Nie ma nic? Puste? To może jakiś pusty. To nie powinno być większe w ogóle? I trochę większe. Nasiunka? To zależy, one są zróżnicowane. I co? Ciężko otworzyć, no. Tak. Jak są puste, to znaczy, że chyba są jakieś niedojrzałe, albo po prostu spadły niedojrzałe. Jeżeli są takie malutkie w środku, albo nic nie ma. Ja widziałem, we Wrocławiu już leżą na chodniku tam. Też opadają. Ale tu prawie nic nie ma w nich. Takie suche. To nie wiem, może to jakieś zdziczały, są takie malutkie. No dobra, kasztan jadalny, ale te malutkie strasznie. Te nasionka w środku, malutkie. No ale dobra, chociaż taki fajny okaz.